Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszej 151. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Nadal jesteśmy w serii Diabła, bo 150. spotkania to naturalnie początek. 1 i 5. 15. Dzisiaj poznamy kolejne metody, jakimi działają istoty mroku. Dzisiejsze spotkanie dotyczy tego wszystkiego, co hamuje Cię w realizacji Twoich marzeń i celów najczęściej tuż przed metą, czyli gdy już pierwsze sukcesy są na horyzoncie, to wtedy te metody zaczynają działać i otrzymasz wskazówki, jak je pokonać. Krok po kroku idziesz do przodu. Masz z pewnością już wyznaczoną idealną wizję życia, Twoje marzenia, pragnienia, cele. Może już poczyniłeś te pierwsze kroki w tym kierunku i wtedy, jak grom z jasnego nieba, zaczynają działać energie diabła, czyli energie negatywne, które próbują Cię zatrzymać na Twojej drodze, ale najczęściej te metody, które dzisiaj omówię, które Ci dzisiaj pokażę, pojawiają się tuż przed metą, czyli już te pierwsze sukcesy są widoczne. Już gdzieś na horyzoncie widzisz, że jesteś coraz bliżej. Czy sukcesu w miłości, czy zdrowiu, czy sukcesu materialnego, finansowego, to wtedy jak gdyby taki sygnał rozchodzi się wokół i wszystkie negatywne byty, jak na zawołanie, przybywają, aby Cię zatrzymać. Dzisiejsze spotkanie dotyczy myśli, żywioł powietrza, ale również komunikacji, czyli wszystko to, co nagle pojawia się w Twoich myślach, co wynika z różnych sytuacji dookoła Ciebie, spotkań z innymi ludźmi, czy po prostu pojawia się nie wiadomo skąd i powoduje myśli. Wątpliwości, strachu, obaw, wszelkiej negatywności, które nagle stawiają pod znakiem zapytania wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, Twoją siłę, Twoją moc, czyli myśli typu, czy to ma sens, to trwa już zbyt długo, ile można walczyć o realizację marzeń, już jestem zmęczona, już jestem zmęczony, ile jeszcze muszę działać, aby to osiągnąć, czy to w ogóle jest moja droga i tym podobne. Te myśli pojawiają się jak grom z jasnego nieba, nie wiadomo skąd, dzisiaj dowiesz się, jak to działa. I na początku jest tylko jedna taka negatywna myśl, a potem nagle druga, trzecia, czwarta, coraz więcej, towarzyszy temu zmęczenie, zniechęcenie, a po co będę dzisiaj wstawać, już tak długo walczę o moje cele, a dzisiaj sobie odpocznę. Czyli taka rezygnacja tuż przed metą, gdzie już ten sukces jest przed Tobą, wszystko w świecie rzeczywistym jest z tą energią sukcesu, że już tylko 2-3 kroki do przodu i masz wszystko to, czego pragniesz, wtedy następuje to uderzenie. I to uderzenie takie delikatne, 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 a potem coraz większy spadek energetyczny, większy i większy, aż dochodzi do depresji lub myśli typu jestem wypalony, to trwa już zbyt długo, ile można walczyć, ile można się starać, a odpuszczę sobie tuż przed metą. Czujesz tą gotowość, aby poznać metody działania mroku? Kolejne metody, bo wiesz jak to jest? Jeżeli dokładnie znasz Twojego wroga, to również wiesz, jak to wszystko, co on próbuje postawić na Twojej drodze, jak to ominąć lub jak to usunąć.